Ten wieczór inauguruje obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzony 1 marca, w tym roku już po raz piąty. Z tego też tytułu zaprosiliśmy wyjątkowych gości. Pana Mariana Pawełczaka, pseudonim Morwa. Jednego z ostatnich, niestety już żyjących Zaporczyków. Naszym gościem jest również wybitny historyk, pani dr Ewa Kurek. Pan Morwo, bo tak mówię do partyzantów, przyzna pan, że nie obrażają się, mówię im po pseudonimach. Panie Morwo, proszę siadać, wszyscy wybaczają panu, ja też, naprawdę. I może pan... To jest całe szczęście, proszę Państwa, że naprawdę jeszcze z nami, jak zaczynałam badania, żyło 137 Zaporczyków, dziś żyje ich tak naprawdę 6-7. I to mogę powiedzieć tak z sympatią, jeden z najważniejszych egzemplarzy, jakoś Pan Bóg dał, że ma super rozum, zdrowie jako takie. W zeszłym roku byliśmy w Londynie, dziś w Warszawie i naprawdę, proszę Państwa, życiorysy tych ludzi są tak wspaniałe, że to jest moja największa historyczna przygoda w życiu i możliwość kontaktu z tymi ludźmi. To jest coś, brak mi słów czasem, żeby to powiedzieć, co mi się zdarzyło. Pan Morwa, mogę to powiedzieć tylko z moich badań, ze wszystkich relacji. Bardzo spokojny człowiek, bardzo na pozór taki muchy nie skrzywdzi i nie krzywdził muchy, ale jak ma na linię strzału wszedł Niemiec albo ubek, to miał przechlapane. Oddaję głos panie Morwa. Proszę na siedząco mówić, nie wstawać. Proszę. Aha, już mam tutaj. Gotowy mikrofon. Dziękuję. Dziękuję za te słowa, pani Ewo, i pani przy okazji dziękuję, że pani tak wyeksponowała naszego dowódcę zaporę, nas, Zaporczyków, jak poznaliśmy. Śmie się, to wtedy było nas 143. Teraz sobie zadałem trud policzenia, którzy jeszcze żyją, więc w przybliżeniu około 30, z tym, że co do 20 jestem pewien, że żyje, o tych pozostałych nie mam informacji, co tam z nimi jest. No z tym, że jakoś dzięki Bogu, chociaż ja dochodzę już tych 92 lat, w maju skończę, jakoś pamięć nieźle mi się trzyma, no jeszcze tam poruszam tymi swoimi kulasami. Tak, mogę wziąć udział w spotkaniach. A sam to sobie mówię, że, bo najczęściej spotykam się z młodzieżą. Nawet był przypadek, że zaprosili mnie do przedszkola. Tak, i zastanawiałem się, co ja z tymi dziećmi będę mówił. Ale wypytałem najpierw o wierszyk. Kto ty jesteś? One wszystkie chórem, Polak mały. I całość tego wiersza. A później poprosił mnie, żebym nauczył je salutować. No byłem w pełnej gali wojskowej, bo tak prosiły opiekunki dzieci, bo to takie wrażenie odpowiednie wywarło na tą dzieciarnię. Założyłem tą swoją czapkę wojskową. Pokazałem, jak się salutuje. No i później miałem przewspaniały ubaw. Któreś dziecko tam salutuje na środek czółka, a takie maleństwo siedzi koło mnie, patrzę i oczko sobie przykryło tymi dwoma palcami do salutowania. Najczęściej spotykam się z zespołami gimnazjów, po kilka szkół, młodzieżą i sam do siebie mówię, że ja przy nich się odmładzam trochę. No wspomnienia mam
obszerne, tak jak zafundowali nam te nasze życiorysy i to, cośmy przechodzili, odwieczni wrogowie. Wiemy przecież wszyscy. Jeden nie wytrzymał i 1 września uderzył na nas, odwieczny wróg. Drugi dołączył się 17 września, a my chłopcy tacy po 16 lat miałem wtedy. No to trochę tak traktowaliśmy ten wybuch wojny jak przygodę na początku. No ale później jużmy się przekonali, co to jest. I ja jak modlę się, czy rano, czy wieczór, to proszę o długotrwały pokój i o to, żeby Polacy przeanalizowali swoją sytuację po tych wszystkich przejściach i obecnie, jak to wygląda. I już nie tak jak my, z bronią w ręku, z narażeniem się na utratę życia, ale w drodze pokojowej, żeby byli mądrzy, według swojego sumienia wybrali takich ludzi, którzy będą kochali Polskę, będą bezinteresowni w działaniu dla narodu. Ja jestem o tyle szczęśliwy, że jak wspomniałem, te 16 lat żyłem w przewspaniałej Polsce. Miałem szczęście, spotkałem kiedyś na swojej drodze przejeżdżającego do Rumunii prezydenta Mościckiego, rozmawiał chwilę z nami, z harcerzami. To naprawdę był wysokiej klasy mąż stanu. Byli raczej uczciwi wszyscy. Jeden był taki, wyłamał się, ten Rola Rzymierski, że tam zahandlował maskami dla wojska i posprzedawał według pierwszego gatunku, a kombinacja była, że żołnierze dostali drugi gatunek, ale wtedy go rozliczyli szybciutko. Zdegradowany, wyrzucony z wojska. No, później zaplątał się tam z zemsty pewnie też do tych czerwonych i szkodził nam. Ja ten wybuch wojny to traktuję w ten sposób, że nasi wrogowie to zobaczyli i zlękli się nas. Polacy po 123 latach niewoli tak pięknie odbudowują Polskę gospodarczo, przecież ta wspaniała Gdynia. No w ogóle zagospodarowane to wybrzeże, chociaż mieliśmy mniej tego wybrzeża jak obecnie, ale tam każda pięć tego wybrzeża była wykorzystana. Rybołówstwo kwitnęło, powstała Gdynia, port o klasie takiej współcześnie wysokiej. Okręg COP, ludzie otrzymywali pracę i Niemcy z Sowietami to sobie pomyśleli, no Polacy gospodarczo przez te tam 20 lat, a właściwie 18, bo 2 lata to trzeba było zająć się walką z bolszewikami, bronić siebie i Europę od tych bolszewików. Jak oni potrafili po tych 123 latach tak już się gospodarczo stanąć na te nogi, to jeszcze nie było wszystko, ale droga była ubrana właściwie. No to jak oni teraz się wezmą za armię, wzmocnią swoją obronność, to później już im nie damy rady. No bo te wszystkie pułki konne, to na moich oczach. Ja wychowywałem się w Kraśniku, tam uczęszczałem do gimnazjum. Patronat nad naszym gimnazjum utrzymywał 24 pułk ułanów. Te wszystkie pułki były motoryzowane, dostosowane do wymogów, jakie przyniosła ta II wojna światowa. I oni z tego strachu, a z drugiej strony
zemsty bolszewicy za 20 rok. Niemcy, nie wiem, może jeszcze Grunwald pamiętali, Płowce. Zresztą to odwieczni wrogowie. Przewaga była ogromna z dwóch stron. No i mimo heroicznej obrony nie udało się obronić Polski, ale nie było kapitulacji, a później nie było kolaboracji. Tak jak Quisling w Norwegii, Hacha w Czechosłowacji, czy Pétain we Francji. Skapitulowali, poszli na kolaborację. Polacy nie. I od razu zaczęliśmy się organizować. Służba Zwycięstwu Polski to powstała na przełomie września i października 1939 roku. No później organizacja KOP, do której ja należałem. Więc w październiku 1939 roku Niemcy po zajęciu... Słucham. Do zapory. Niemcy zamknęli nam gimnazjum i wtedy dostałem się... I wtedy profesorowie nasi zorganizowali tajne komplety. No i dostałem propozycję od jednego z profesorów, żeby wstąpić do organizacji. To był KOP, Komenda Obrońców Polski, a założyli ją oficerowie sztabowi Korpusu Ochrony Pogranicza. Tu podkreślam tylko, że wszyscy do tej walki chcieli przystąpić na razie do tej konspiracji, bo tutaj wpływało wychowanie, to nasze. W domu, w domach naszych rodzinnych, w szkole, w kościele. A jeszcze w tym Kraśniku mieliśmy przykład tego 24 pułku Ułanów, któryśmy bardzo kochali. No, do konspiracji wstąpiłem w kwietniu 1940 roku. W międzyczasie wywieźli mnie do Niemiec. Złapali mnie w łapance ulicznej w Lublinie. I przy okazji chcę powiedzieć, że Bozia tam czuwa nad każdym krokiem każdego człowieka, bo ja doświadczyłem to wielokrotnie. Już wielokrotnie powinienem zginąć, ale mówię, że miałem wspaniałego stróża anioła i on podpowiadał mi, co mam robić w takich sytuacjach bardzo groźnych, co mam mówić. I wtedy złapali mnie do Niemiec, myślałem, no niedobrze się stało, ale jak byłem dotarł, bo byłem wysłany po bibułę, tak zwaną Polska żyje, zemsta. Pracowałem w kolportażu, w tym kopie. To byłem, dotarł do tego miejsca, gdzie zawsze, a tam był kocioł. Całą rodzinę tam wyaresztowali. No uciekłem z tych Niemiec. Raz, drugi raz mnie wywieźli. Symulowałem chorobę. No człowiek młody miał pomysły. Myślałem nieraz nad czymś, no spróbować tego, ale nie, później upór, trzeba. I jakoś mi to wychodziło. No ale wtedy kryłem się, bo tak, Niemcy pamiętali to moją pierwszą ucieczkę. Zaglądali do domu rodzinnego. Więc myślę sobie, mam darmo jeść polski chleb, narażać ludzi, kryć się tam gdzieś po stodołach, to trzeba pójść do oddziału. No, miałem trzech dowódców w tej drodze mojej partyzanckiej. Wszyscy cichociemni, skoczkowie z Anglii. Pierwszy, Ewa pseudonim, Jan Poznański,
No, zginął w październiku 1945 roku podczas akcji likwidowania kobiety Szpicla, która wydawała Polaków Niemcom. Później mieliśmy drugiego cichociemnego, Siapek pseudonim, Stanisław Jagielski. Przeziębił się bardzo podczas wspaniałej akcji tutaj na linii Lublin-Warszawa koło Sadurek. Tak. No i później Niemcy na kwaterze, gdzie on się leczył po tym wszystkim, bo pociąg bardzo się opóźnił w stosunku do tego czasu. Gdzieś dopiero nad ranem jechał. Wszyscy pomarzli, ale akcja się udała. Niemcy byli w tych wagonach oświetlonych, rozśpiewani, akordeony, bo jadą na urlop. A wielu z nich przewspaniałe prezenty wieźli swojej rodzinie. Na przykład, jak zobaczyli gdzieś więźnia na Majdanku czy w innym obozie z pięknym tatuażem kolorowym, no to już dopilnowali zabicia tego więźnia, ściągnięcia skóry, kazali robić sobie abażury i wieźli później prezent żonie. Pewnie nie mówili, że to z człowieka. To był drugi dowódca. Podczas swojej choroby, po tym przeziębieniu, został przypadkowo aresztowany przez Niemców. Doszli później, że to Skoczek cichociemny. W egzekucji publicznej w Kurowie zawieźli wtedy dużo ludzi z Zamku Lubelskiego i powiesili go. No, jego grób jest w Żyżynie. Tak, o teraz niedawno odwiedziłem to miejsce. A kolejny nasz dowódca przyszedł w styczniu 1944 roku, Zapora, ten, którego teraz odkopano na Łączce Warszawskiej z 6 oficerami, moimi kolegami, między innymi adiutant komendanta Miatkowski Jerzy, pseudonim Zawada, warszawiak. Brał udział w powstaniu warszawskim, później do obozu go Niemcy zabrali, a po obozie przyszedł do naszego oddziału. No i tutaj zginął razem z komendantem. Ja też miałem jechać z nimi za granicę, ale tak jak już wspomniałem, jakoś bardzo mnie Bozia chroniła. No, jeszcze to powiem, że w marszu szedłem, to się zasypiało nieraz w marszu, ale żeby nie zaspać, sobie wciąż tam zdrowaśki mówiłem. Pamiętałem o tym. I Bozia później była dla mnie łaskawa. Miałem jechać, mieli przyjść po mnie w takiej, nad taką oborą, spałem u cioci, bo to było już po ujawnieniu, tym drugim. Pod blaszanym dachem przygotowałem im tam takie drewienka, żeby rzucali, jak przyjdą po mnie. To chłopcy od Rysia, dowódcy, który również Stanisława Łukasika tutaj na Łączce był wrzucony do tego dołu. Nasłuchiwałem bardzo czujnie. Wywiązała się taka okropna burza, a przy budynku rosły duże drzewa i one gałęziami tak waliły po tym dachu, że ja nic nie usłyszałem. Rano idę do łączniczki, mówię: i co? Nie przyszli po mnie. Panie, nie tylko te pańskie drwienka, ale jeszcze zbierali bryły, po polu rzucali, ale pan tak twardo spał. Ja mówię: nic podobnego, tylko ta burza. To spowodowało, no uratowała mnie, że nie spocząłem tu na tej Łączce Mokotowskiej razem z nimi. Zapora został rzucony we wrześniu, 17 września, tak, 1943 roku, po przeszkoleniu
dywersyjnym, a w ogóle to był człowiek, który kochał Polskę, kochał takie życie uczciwe. Jak od małego dziecka zuch, a później harcerz, ministrant w kościele dominikańskim w Tarnobrzegu, a później w czasie wojny na ochotnika poszedł walczyć. Został internowany, tak jak inni, w Rumunii i później przez Węgry, Jugosławię, Włochy. Dostał się do Francji i kolejno do Anglii. Tam przeszedł tą zaprawę skoczka cichociemnego. Został zrzucony na takim rzutowisku o kryptonimie Garnek Podwyżkowym. No później tutaj w Warszawie tak zwane ciocie wprowadzały go w stosunki tu w Generalnym Gubernatorstwie. I już jak rozpoznał te sytuacje, jakie panowały wtedy w kraju, jak się ma zachowywać, został skierowany na Zamojszczyznę do dużego oddziału Akowskiego pod dowództwem Podkowy. I tam wsławił się piękną akcją, bo to był już okres tych wysiedleń, tego nieszczęścia Zamojszczyzny, zabierania tych dzieci, wywożenia do Niemiec i nasiedlania kolonistów niemieckich. Wysiedlano rolników, oni przychodzili na gotowe gospodarstwa i rządzili się na nich. I była taka wielka wieś, Żrebce, gdzie było najwięcej tych osadników i oni nie tylko ograniczyli się do tego, że przejęli polskie gospodarstwa, ale jeszcze robili wypady na sąsiednie wsie, tam jeszcze rabowali sprzęt, czy tam jakieś konie, czy coś, co tylko im się dało. I wtedy Podkowa mówi, trzeba z tym zrobić porządek. I Zapora, który dostał pod swoje dowództwo kompanię Kałmuków. Ci, co uciekli ze służby niemieckiej, ale byli niesubordynowani. Też wypady robili gdzieś na wsi. Gwałcili kobiety, rabowali i Podkowa to myślał, że w końcu trzeba jakiś taki ostateczny porządek z nimi zrobić. Ale jak się dostali pod rączki naszego Zapory, wyprowadził z nich takie wojsko i oni go słuchali, kochali. I wtedy jednej nocy w tych Żrebcach sprytnie rozbroili wszystkich Niemców, tych osadników. Nikt nie zginął nawet, ale zabrali im wszystko, broń. I wtedy nasz dowódca okręgu lubelskiego, pułkownik, a później generał Kazimierz Tumidajski, pseudonim Marcin, zorientował się, że to jest takiej klasy dowódca, że trzeba mu dać jakiś dobry oddział. No a u nas wakowało to stanowisko po Siapku dowódcy i przejął nas Zapora. Na razieśmy tak popatrzyli, zobaczyli go. Jakiś taki szczuplutki, chuderlawy, za duże buty jakieś takie ma. Co to będzie za dowódca? No ale później praktyka partyzancka pokazała. Umiał organizować akcje w przemyślany sposób, żeby jak najmniej zginęło żołnierzy Akowskich, jego żołnierzy i żeby jak najwięcej szkodzić wrogowi. No nasza największa akcja
określona jako bitwa, to odbyła się 24 maja 1944 roku w Lesie Krężnickim, tak się nazywa ten las, pomiędzy miejscowościami Chodel i Bełżyce, gdzie zrobiliśmy zasadzkę na kolumnę 16 samochodów. To byli żołnierze z ochrony, z batalionu ochrony Lublina. Zachowywali się w terenie bardzo tak okrutnie z rolnikami. Przecież rolnicy musieli oddać kontynent, a oni jeszcze szperali za zbożem. Jakoś umieli to wynajdować. Gdzie resztki tego zboża ludzie schowali na zasiewy i na przeżycie dla swoich rodzin. Przy tym bili tych ludzi, często aresztantów zabierali i przekazywali ich później na ten okropny zamek lubelski czy na Majdanek. Akcja trwała 2,5 godziny. Zwykle przecież partyzanci to tak akcje organizowali, że trzeba wybrać dobre miejsce. We właściwym czasie nadjeżdżała ta kolumna. No dobrze, jak pierwszy wóz wylatywał na minie, a później ostrzelanie mocne. No i najlepiej by było, żeby można się było wycofać. Ale była potrzeba wielka, przychodzili wciąż ochotnicy do oddziału, żeby robić tak zwane doskoki. Czyli po strzelaniu atakowaliśmy Niemców. A to był żołnierz z niejednego frontu już w 1944 roku, zahartowany i ranni nawet widzieliśmy. Ściągali tam z wozów te LKM-y groźne, szybkostrzelne, gdzieś tam kładli za kołami tych samochodów. No i wtedy ginęli chłopcy w tej konkretnej akcji, o której wspomniałem. 4 wtedy naszych zginęło, ale Niemców 55. Nadleciały i samoloty, ale już komendant nas wycofał i dzięki swojej mądrości, że nie zaprowadził nas tam na środek lasu, gdzie lotnicy myśleli, że prawdopodobnie tam jesteśmy ulokowani. Tylko na obrzeżu lasu, w takich zaroślach przesiedzieliśmy te ataki lotnictwa. A oni tam rzucali wiązki granatów, ostrzeliwali z broni pokładowej, ale pusty las. Wspaniały człowiek, komendant. No był dwukrotnie ranny. Raz podczas ostatniej akcji z Niemcami na tak zwanej Kożuchówce, gdzie zaatakowaliśmy 50 Niemców od pocisku z granatnika, z rozerwanego granatnika. No to w rękę. No i później nasz oddział został przekształcony w oddział partyzancki sztabowy. Już na okres burzy mieliśmy ochraniać oficerów okręgu lubelskiego. No to nie wyszło, dlatego że Sowieci bardzo niespodziewanie szybko zajęli Lublin. I nawet ci oficerowie już nie mogli się z miasta wydobyć. No i myśmy później się tak plątali, to z jednej strony frontu, to z drugiej, i zaczęliśmy obserwować tych tak zwanych wyzwolicieli. No widzieliśmy ich na takich konikach, tych mongołkach, takich grupki. To się pokaże na krawędzi jakiegoś wąwozu i tak podglądają nas. To tam znów na dno tego wąwozu zjadą, a później już konkretnie całą taką kolumnę, która szła na zachód w kierunku frontu.
No wcześniej byłem w wywiadzie, bo chodziło o to, że tam ukraińskie grupy próbowały mordować ludzi, oderwali się od Niemców i z całymi rodzinami jechali furmankami, mordowali. I poszedłem na taki wywiad i wtedy poinformował nas, gdzie ci Ukraińcy są. Taki rolnik, on należał do BH, miał takie przedwojenne radyjko na kryształek i on tak popatrzył na nasze opaski. Myśmy mieli biało-czerwone opaski na mundurach niemieckich. Przeważnie byliśmy tak jak Niemcy ubrani, a dla odróżnienia te opaski chroniły nas przed nieporozumieniami, żebyśmy nie strzelali do swoich kolegów. I pamiętam napis, to było AK Kediv, bo należeliśmy do dowództwa dywersji. I ten popatrzył gospodarz na te nasze opaski, mówi, no ale co panowie będzie, jak wejdą Sowieci? No jak to? Czekamy, Polska będzie wolna, pójdziemy do domu, będziemy pracować dla Polski dalej. Oj, mówi, ja tutaj na swoim tym kryształkowym radiu to wiem, co się działo w Wilnie, co się działo w Lwowie i oni wam tak nie darują. No rzeczywiście, wojsko przeszło, a później NKWD zaczęło robić swoją robotę. A nasze władze, te komunistyczne PKWN, przekazały wszystkie jurysdykcje nad Polakami SMIRSZowi, czyli kontrwywiadowi wojskowemu, no a ci robili, co chcieli z Polakami, gwałcili. No traktowali ten teren Polski wyzwalany jak obcy kraj. To o tym wiemy. No i wtedy, a wybuchło powstanie, bo 8 sierpnia, pamiętam, komendant czekał na rozkazy z okręgu, co mamy robić. Mieliśmy iść na pomoc powstańcom. I pamiętam, był wóz taki amunicyjny, to na nim, tam jechały hełmy zdobyte na Niemcach, to myśmy tam w lesie tych hełmów nie zakładali. A po co mi ten garnek na głowie? Ale później mamy iść na pomoc powstańcom Warszawy. No to będzie walka w mieście. A nawet tam jakiś karabin maszynowy odstrzeli kawałek cegły, spadnie na nieosłoniono głowę i człowiek zginie niesławnie. Tośmy czyścili te hełmy. Ale przyjeżdża goniec konny i z rozkazem generała Tumidajskiego, żeby nie myśleć o marszu na Warszawę, bo są rozbrajane oddziały i nie wiadomo gdzie, jaki los jest tych żołnierzy, czy na Sybir tam kierowani, czy w nowych miejscach odosobnienia. Niemcy przecież mieli te obozy, mieli różne takie areszty, miejscowości, gdzie były te areszty, ale ci nowi, tak zwani wyzwoliciele, od razu korzystali z tych miejsc z powrotem, aresztując i trzymając tam akowców, a jeszcze rozbudowali bardziej. Na terenie Lubelszczyzny widzieliśmy, co się dzieje i w samym Lublinie. Ile tam było piwnic wykorzystanych przy szeregu ulic, gdzie siedzieli aresztowani akowcy. No, Zapora leczył tą rękę w swojej rodzinnej miejscowości w Tarnobrzegu, a później na Melinach tu w Lubelskim. Ja wróciłem do domu, bo 8 sierpnia
komendant, już jak nie było tam możliwości iść na Warszawę, rozwiązał oddział, ze smutkiem pożegnał się z nami, z każdym i mówi, wiecie co, koledzy, kto wie, czy nie będziemy musieli znów chwytać za broń, iść do tego lasu, na to poniewierkę partyzantko, gdzie dokuczały wszy, zimno, głód i te okropne marsze, conocne. Taka była zasada, zapory. I to nas chroniło, że nigdy nie zostaliśmy zaskoczeni. Jednym słowem, mieliśmy wspaniałego dowódcę. No, wróciłem do domu, ucieszyłem się, bo moich dwóch braci, którzy byli w partyzance również, ale w innym oddziale, żyją. Dom stoi cały, rodzice żyją. No fajno, przeżyło się wojnę. Chociaż już tam się słyszało, co wyprawiają Sowieci w najbliższym terenie. Ale ile? Miesiąc czasu posiedziałem, później aresztowany, skuty. Wiozą mnie, że nie chcę iść do Wojska Polskiego. Miałem zaświadczenie, że zgłosiłem się do RKU, bo z ciekawości poszedłem, co tam się dzieje. Mój rocznik podlegał. No do wojska, gdzie się słyszało wciąż, ty zapluty Karle, reakcji, wyżywienie okropne. Jedliśmy kaszę przeterminowaną, tą, co wycofali już z koszar tych Sowietów, to nas żywili. I zaczęła się druga już okupacja, gorsza. Bo za Niemców, to jak szedł nasz oddział, to tam gdzieś jakiś pastuszek na polu albo kobieta wracająca z chrustem z lasu zobaczyła, panowie, we wsi są Niemcy, już ostrzegła. A później nawet się pytaliśmy, czy spokojnie. To często ktoś tak spod czoła spojrzał, nic nie powiedział. No bo weszli przeprowadzając reformę rolną, nadali tym biedakom różnym ziemię, nie swoją, oczywiście, i już ich zobowiązali do pewnej współpracy. Taki chłopiec, co dopiero pasł krowy, poszedł do wojska, to na pierwszą przepustkę, przyjeżdża już z gwiazdką, bo mówiło się, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. I no z tego wojska dowiedziałem się, że bracia są ścigani. Chciałem się dowiedzieć, co jest w domu. Rodzice aresztowani, cały ich dorobek życia splądrowany, rozrabowany. Przyjechałem, kryliśmy się w tak zwanym okresie tym roaku, gdzie chodziło tylko o samoobronę. I prosiliśmy komendanta, żeby nas przejął. I na razie żadnych zaczepnych działań nie było z naszej strony. Tak jak Andrzejewski Jerzy w swojej powieści Popiół i diament mówi, jak się jakowcy rwali do tej nowej awantury, jak oni nazywali. Nieprawda. Myśmy myśleli, że to, co się robi w Polsce i to, jak nas traktują, że to jest wielka pomyłka i że to się wyjaśni. Niestety, fatalnie się to wyjaśniało. Komendant w końcu wrócił, przejął rozkaz nad nami. No, nasza grupa rozrastała się do 200 czynnych żołnierzy. Czy to za okupacji, czy później. No i straszna ta walka, bo Polacy między sobą walczyli. Ci wszyscy, co byli w AL-u, poszli do milicji, do UB. Nie mieli litości i nad tymi ludźmi, którzy nas kwaterowali, którzy byli naszą ostoją, i nad schwytanymi partyzantami. I dziwiłem się, skąd u nich taka nienawiść. Ale
tak było. Nie podejmowaliśmy żadnej walki do lutego 45 roku. I wtedy taki AL-owiec z oddziału żydowskiego AL na Powiślu, później był WB, Żyd Abraham Tauber, przyjechał, zastrzelił w Chodlu, która to miejscowość była nazywana naszym Londynem. Zastrzelił ich, oni byli bez broni. Dwóch to w ten sposób, że jeden, bo oni unikali domu, patrzyli, co to się będzie działo, czy przyjdą ich aresztować, czy nie, więc tak gdzieś tam po sąsiadach. Jeden tam nad miednicą mył się, żeby zmienić bieliznę. Drugi czekał na swoją kolej. Ten Tauber wpadł do środka z automatu, pociągnął, zastrzelił tych dwóch. Na drugi dzień komendanta placówki i jego zastępcę, i wtedy zapora powiedział dosyć. I pierwszą akcję z Sowietami mieliśmy 7 lutego 1945 roku. Komendant został ranny w piętę, co odczuwał później przez cały ciąg walk. Rozgadałem się, tak? Nie, jak mogę przerwać panu, panie Morwa, bo państwo też są zainteresowani tematem żydowskim. Ta sytuacja, o której pan Morwa wspomniał, chwilę pan odpocznie, a potem dokończy, dobrze? Ja tylko państwu powiem. To jest sytuacja, proszę państwa, klasyczna i to co wypisuje Gross. Gross nie jest historykiem. Pisze na przykład, że tylu i tylu tam po wojnie zostało Żydów zamordowanych. Jak w książce Poza granicą Solidarności daje też przykład właśnie Abrahama Taubera. Pan Morwa uczestniczył w tej akcji, także to jest świadek jeden z nielicznych naocznych. I sytuacja jest taka. Abraham Tauber, nie wspomniał pan, panie Morwa, historii Abrahama Taubera. Chodził do jednej klasy, do szkoły z zastępcą z opory panem Opalem. W 1943 roku, drugim, jak zaczęli Niemcy likwidować tam Wieżowie, był taki majątek, Abramek przyszedł do zastępcy zapory. Wtedy takiego nie było jeszcze zapory, ale Opal był w konspiracji od 1939 roku. Ratuj, no nie Opal, tylko Stacho, bo Stanisław wnuk. Stacho, ratuj. No więc wnuk mówi, no dobrze, chodź do naszego oddziału do AK-owców i z nami się ukryjesz, to chłopaki chodzą po lesie, będziesz z nami. Nie, nie, do AK to ja nie chcę. Na Powiślu gdzieś tam ukrywają się Żydzi. Odprowadź mnie do tych Żydów. No to Opal w jego relacji jest i on to zawsze mówił, inni żołnierze. No 2 tygodnie ukrywał tego Żyda. W końcu namierzyli jakąś grupę żydowską na Powiśle. Powiśle no to taka na Lubelszczyźnie teren, gdzie pływa Wisła. I ten Abraham Tauber znikł. Objawił się po wkroczeniu Sowietów i został szefem UB właśnie w miasteczku Chodel. Tak jak pan Morwa powiedział, akcja się nie udała wtedy. Zdobyli posterunek w Chodlu, ale Abraham Tauber zdołał uciec. Objawił się w Szczecinie jako szef UB. W 1956 roku wyjechał do Izraela. I teraz, proszę państwa, historycznie to jest tak. Gross i inni mówią, że Polacy po wojnie byli antysemitami, zabijali Żydów. Gdyby akcja zaporczyków się udała i Abraham Tauber straciłby życie, to Gross by napisał, że to w wyniku antysemityzmu. A to nie miało znaczenia, bo gdyby był Polakiem, to też by dostał kulkę za takie zachowanie i były sytuacje, kiedy dostawał. Ponieważ Abraham Tauber przeżył, wyniósł się do Izraela. W 1995 roku, 20 lat temu, jak to odkryliśmy, że tam w Chodlu na tym pomniku jest Abraham Tauber, ale jego stryj, a proboszcz powiedział, że ten bandzior, który zabił tych partyzantów, on nie tylko zabił, on potem, pamięta pan, panie Morwa, chcieli go ich pochować, to wyrzucił z trumny tych chłopaków z opaskami AK,
tego Pogodę zastrzelił na oczach żony i piątki małych dzieci, proszę Państwa. To były dramaty. To są przykłady właśnie tych Żydów i fałszowania historii. Dla takich pseudohistoryków jak Gross, Tauber, gdyby zginął, zginąłby z powodu polskiego antysemityzmu. A to nie o to chodzi. No i następna sprawa, że 20 lat temu myśleliśmy o ekstradycji, bo to były morderstwa przez niego popełnione. Izrael nie wydaje zbrodniarzy. Także oddaję panie Morba. Przepraszam za to wtrącenie, ale jeśli pan wszedł w ten temat, to trzeba to wyjaśnić. Tak jest. I te walki rozgorzały już na dobre. No, poznałem bohaterstwo Sowietów, bo kiedyś na kwaterze byliśmy. Próbowali nas zaskoczyć, chyba 17 policzyłem, że idzie, a dalej był ich duży oddział. Po śniegu, po śladach doszli na tą kwaterę. Spostrzegliśmy się, ale to było w odległości 400 metrów od moich rodziców. I zadbałem o to, żeby nie strzelać w nich. Krzyczałem do tych, szczególnie RKM-istów, nie po nich, tylko nad nimi. I wtedy zobaczyłem, co to za bohaterstwo. A zwykle powódcy byli ośmieleni. To jakśmy tak nad nimi zaczęli strzelać, to nie widziałem tak szybko uciekających żołnierzy czy jakichkolwiek ludzi, jak oni wiali. Ale do tego rozśmieszyli nas, bo przecież uciekali, a zaczęli krzyczeć hurra! Tak jakby oni atakowali. No próbowali w taki sposób psychicznie oddziałać na nas. Pani Morba, ja przepraszam, jeszcze raz panu przerwę. Tak. Ale może tak już powolutku skracajmy i państwo będą jeszcze chcieli zadać panu pytania. Jak to wszystko, to do północy nie zdążymy. Także jeszcze parę słów może i oddajmy państwu głos na pytania. Dobrze? Dobrze. Także rozgorzały te walki. Nasz wspaniały dowódca oprowadzał nas poza Mojszczyźnie, kiedyś tam w Kieleckie, aż do Spały. A w 1946 roku zrobiliśmy rajd aż do Przełęczy Dukielskiej, bo to było tylko stać na takie marszruty naszego wspaniałego komendanta Zaporę. No w międzyczasie państwo to komunistyczne próbowało rozładować lasy w różny sposób. I 45 rok, próba amnestii i namówienia nas do ujawnienia. No wtedy apelował jeden z aresztowanych naszych przywódców, Jan Mazurkiewicz z więzienia, już w tej chwili nie pamiętam jego pseudonimu. Radosław, dziękuję za podpowiedź. No, przyleciał przecież do Polski Mikołajczyk i wszedł w skład tego rządu jedności narodowej. No, spróbowaliśmy ujawnienia. No to później tak. Przez to ujawnienie musieliśmy opuścić teren. Tak zginął w Łodzi mój brat Jerzy, a był dowódcą plutonu. Tak inni chłopcy zginęli i wspaniały dowódca Jaty Łukowskiej, to znaczy takiego terenu bagnisto-lesistego, gdzie odpowiednim oddziałem dowodził i zasłynął z akcji na pociągi niemieckie. I on ujawnił się w 1945 roku, uwierzył, a to podstępnie go zamordowali. I wtedy przerwa w ujawnieniu. No, czy okazja 30 czerwca referendum, to myśleliśmy, że coś z tego wyjdzie. Wtedy było takie, jak gdyby niepisane, zawieszenie broni, ale druga strona wykorzystywała to i najwięcej w takich przerwach walki ginęło naszych chłopców. 30 czerwiec 1946 roku PSL-owcy się poczuli, także może coś to wyjdzie.
jakaś współpraca z tymi komunistami. Pamiętam, taki przywódca jeden z PSL-u na wsi mówi: chłopcy, wy byście poszli do domu, to przez was te nieporozumienia, ta walka, gdzie myśmy mogli pójść do domu swojego. Byliśmy wypędzeni z tych domów i pojechali na wiec taki do Lublina, na cześć Mikołajczyka, tam biwatowali. No to zlali ich wodą, wywieźli o 25 kilometrów poza Lublin do takich Piask, a stamtąd piechotą musieli wracać. I później ten przywódca osobiście mnie spotkał, ten PSL-owiec. Mówi: chłopcy, niech wam się ręce święcą w walce z tymi bandytami. Mówi: lejcie ich ile możecie. Także ta próba wyjścia z lasu nic nie dała. Później 1947 rok, no zbliżają się, są wybory. 19 stycznia 1945 roku. Tak. Oj? 7, tak jest. Bo to tak jest, przepraszam. Bo to ta druga już. Amnestia wtedy, namawianie na ujawnienie. No, pertraktacje rozpoczęły się z UB, z przywódcami KBW. No to pierwsze spotkanie, jak miało być, to miał przyjechać ten szef KBW na jednych sankach. Komendant pamiętam, golił się na to spotkanie. I naraz ja właśnie i jeden tam z kolegów, porucznik Renek, zauważyliśmy, że tych sanek jedzie chyba już 5 sztuk. Podstępnie. I tu znów Żyd, który był w wojsku, dowodził kompanią, tak się tłumaczył później ten dowódca KBW, pułkownik Hański, który miał przyjechać na to spotkanie. Mówi: Żyd podsłuchał, że się miałem z wami spotkać, wziął tą kompanię wojska, no i chciał nas tam załatwić, tą grupkę, która była przy zaporze, bo ja byłem w ochronie sztabu i osobistej komendanta zapory. Nie wychodziły te pertraktacje, już mi im nie wierzyli, ale komendant dał wolną rękę i zaczęliśmy się ujawniać. Ja nie myślałem o ujawnieniu, bo w międzyczasie zginął mi drugi brat. Obydwa, jeden 20 lat skończył i drugi później też 20 lat miał przy zajmowaniu kwatery. Mówił, że dla wojska, proszę otworzyć. No ale ani zapora nie wiedział, ani on, że tam mieszka konfident, partyjniak, donosiciel do UB. Strzelił przez okno, zabił brata. I komendant teraz w 1947 roku w kwietniu daje mi rozkaz: Morwa, masz się ujawnić. Popatrzyłem, czy dobrze słyszę? Komendancie, co ja będę robił w tym niby normalnym życiu? Przecież oni mi tam nie dadzą żyć. Komendant mówi: na pogrzebie twojego drugiego brata, pamiętam nocą, na takim cmentarzu wiejskim, później go ekshumowałem stamtąd. Deszcz padał, no ksiądz był, salwa honorowa, przemówienie komendanta. Pochowaliśmy go. I teraz komendant uzasadnia to, że każe mi się ujawnić. Mówi: na pogrzebie tego twojego młodszego brata przyrzekłem twojej mamie, bo byli rodzice na pogrzebie tego drugiego brata, bo pierwszy to zginął w Łodzi. No, nawet przesłałem swoje materiały genetyczne i liczę, że może i tam będą poszukiwania, tak jak tu na Łączce, to bym przynajmniej wtedy bratu godny pogrzeb zrobił. I trochę mi myśl uciekła w tej chwili. A, tak, że obiecał zapora. No, usłuchałem rozkazu, a później odczułem te skutki ujawnienia.
powiedział zapora, żebym się nie przyznawał, że jestem oficerem, no bo wtedy 3 maja 1946 roku byłem awansowany w grupie 8 starych żołnierzy. Ale tylko wszedłem na UB, taka ulica krótka, groźna, ta komenda tego UB. Tam jeden ubek mówi, o, pan porucznik Morwa też się przyszedł ujawnić. No, ten stopień to mi na drugi rok, w 1948 roku wezwali mnie na taką komisję mieszaną majorów polsko-sowieckich na weryfikację stopnia, ale zapytali się mnie. Wiecie, po coście przyszli? No mówię, tam coś będzie dotyczyło weryfikacji stopnia. Aha, a gdybyście byli w tej sytuacji odwrotnej, że wy za stołem tu siedzicie, tak jak my w tej komisji, a my byśmy byli petentami. Ja mówię, zdegradowałbym z miejsca. Jesteście zdegradowani. A takiego Jaruzelskiego nie można było zdegradować do śmierci. Pan generał, generał i generał, chociaż wróg polski, morderca. No i później jako... Dziękuję. I później odczułem te skutki ujawnienia. No trzeba było się uczyć. Pozwolili mi tylko maturę skończyć. I na tym poprzestałem. I przeszkadzali mi, ile mogli. Jak tylko moi koledzy, którzy się nie ujawnili, gdzieś tam zatrzymali jakiś pociąg, wyciągnęli tych partyjniaków, kazali im zjadać te czerwone legitymacje, to mnie już na stacji aresztują milicjanci i skutego prowadzą na komendę miasta. No wyjaśniało się tam później, że nie mogłem być uczestnikiem tej akcji, ale jak wypadło to w dzień jakiejś klasówki, to później nasi kochani profesorowie oddzielnie mi robili pojedynczo dla mnie tą klasówkę i z wyróżnieniem zdałem tą maturę. Później praca, trudno było dostać. No ile się odwlokło od ujawnienia? 2 lata. Aha, w 1949 roku skończyłem maturę. Później wyjechałem do Bydgoszczy, bo powiedział mi ten oficer, do którego zawsze mnie po aresztowaniu przyprowadzali. I jakiś niegłupi chłopak mówi, panie, to ja byłem w AL-u, bo taki kontakt mogłem dostać. Dzisiaj mam mieszkanie, mam pensję, rodzinę sobie założyłem. A tu pan chciał przecież tego samego, walczyć o wolność Polski. To mi tu coraz pana przyprowadzają. Niech pan jednak opuści ten Lublin, bo tutaj żyją pana wrogowie, oni nie mogą patrzeć, że pan żyje, że chodzi po ulicach. No i wyjechałem do Bydgoszczy, 2 lata popracowałem. Aresztowali mnie z Biura Technicznego w Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego. Pracowałem i też wszedł do biura, uderzył mnie tak w ramię, Pawełczak. Ja się odwróciłem, a on nie to, że jakieś kajdanki, tylko takim łańcuchem, jak się krowy tam gdzieś wiąże. Oplątał mi te ręce. Nawet ze złością myślałem, żeby go trzasnąć w pysk, ale patrzę drugi. Po cywilnemu trzyma za rękojeść tetena, a to był z wojewódzkiej komendy UB. No, tylko tyle powiedziałem. Co wy ode mnie chcecie? Ja jestem ujawniony, tak? Skryłeś się tutaj, myślałeś, że cię nie znajdziemy. Ale jak ujawniony? No, to się wyjaśni. No, wyjaśniało się. W skrócie to już powiem. Bo najpierw mnie chcieli zwerbować jako konfidenta, żebym wydał kolegów, tych, co jeszcze tam się nie ujawnili. Mówi, wykombinujemy jakąś tam ucieczkę twoją od nas i umówimy kontakt i ustawisz tak, żebyśmy ich złapali. No nie zgodziłem się na to. No jeżeli tak, to my tu ci znajdziemy artykuły. Ja mówię tylko, na pierwszą sprawę sądową mnie poprowadzicie, to wyjdę wolny, bo ja przestrzegam warunków ujawnienia
i amnestii. A co ty myślisz? Że sąd będzie ustalał dla ciebie wyrok. Tutaj na łbę masz. Nogami do przodu wyjdziesz z więzienia. No rzeczywiście, później odbyła się sprawa. Karę śmierci dostałem na pierwszej rozprawie, tam dożywotkę, jakieś tam inne lata jeszcze. No i zaczęło się piwnice UB w różnych miejscach, później a straszenie, te śledztwa okropne, że nie dali się człowiekowi wyspać. Ci śledczy się zmieniali i o to samo pytali. Także i przy tej okazji tak znieważali człowieka. Kiedyś tam mnie sprowadzał śledczy, to podstawił mi nogę i na schodach i pchnął w plecy. Poleciałem na buzie, to później już się pilnowałem. Jak mi któryś przodem proponował, to mówię, nie, nie jestem taki głupi. To mi tam zrobili taki szpaler w UB w Lublinie na Chopina, gdzie kazali mi przez niego przechodzić i oni mnie tak pchali na lewą stronę tego dwuszeregu albo na prawo i w pewnym momencie odskakiwał któryś i ja wtedy, no bo kazali mi szybko biec, uderzałem głową w ścianę, prawie padałem. No to prądem mnie tam straszyli, a później w więzieniu to te żabki, stójki wyciągał sobie taki ten oddziałowy, jak mu się nudziło w nocy, więźnia po przemowach przed tym do wszystkich w celi. Wicie, rozumicie, co wyście, jacy wy Polacy, bandyci i to, a później nudziło mu się w nocy, to sobie wyciągał jakiegoś chłopca i tam się nad nim znęcał. No, po tym skazaniu wywieziony zostałem z Zamku Lubelskiego. Siedziałem na baszcie, na wszystkich tych kondygnacjach, po 120. W nocy musiał komendant celi zarządzać powstanie, żeby się przekręcić na drugi bok i wetrzeć się do takich nar drewnianych. Wyżywienie okropne z robakami. I to prawie nie jadłem, no później gruźlicy dostałem. I później wywieźli mnie do Wronek, 50 metrów przed bramą, na kolana. To był taki styczeń 52 roku. Albo mnie w 51 aresztowali w kwietniu. I tak zamarzała lekko ta ziemia, to nam się pod tymi kolanami tak kruszyła. No i później wielka taka hala, trzeba było się rozebrać do naga i tak zwany kipisz, rewizja. Zrywali medaliki, krzyżyki, niektóre krzyżyki zrobione przez więźniów, pięknie z trzonków szczoteczek do zębów. Książeczki deptali, a później ścieżka zdrowia pod górę, po schodach, biegiem. A oni ustawili się z takimi pękami grubymi tych kluczy więziennych, pałki. Oni już byli przygotowani na takie powitania. No i lali, kto był starszy, to strasznie był zbity. Mnie się udało jakoś powykręcać, bo młody chłopak. Ale już jak wyskakiwałem na podest tej wyższej kondygnacji, podstawił mi jakiś łobuz nogę. Pojechałem po tych nagich łokciach i kolanach, po posadce, pozdzierałem to, odwróciłem się wściekły, coś tam zaryczałem jak jaki lew i byłem się rzucił na tego strażnika. Ale czuję, ktoś mnie złapał za łokieć. Widzę, oddziałowy, inny. Później się przekonałem, spokojny człowiek, Ślązak, który pracował jako oddziałowy, ale żeby po prostu utrzymać rodzinę. I on mówi do mnie, chłopie, zmykaj do celi, cele były otwarte.
Bo jak zaczniesz od Wronki, od pojedynki, od Karsu, to koniec z tobą. No rzeczywiście, wiedzieliśmy, że tam wielu ludzi mordowali. Siedziałam z różnymi ludźmi, z księżmi, z literatami takimi, może to im się narodziło, ta zdolność w więzieniu. Jak siedzieli bardzo długo na pojedynkach, to tam nie było ołówka, nie było papieru, ale w głowach układali ci ludzie przewspaniałe powieści. Tu między innymi warszawiak jeden, Tomasz Wolfram. Później opowiadał nam w celi tą swoją książkę, powtarzał. I podobno napisał, już nie żyje, ale nie mogę jej dostać. I właśnie wielu było warszawiaków, tych powstańców. Drugi, kto to był? Włodek Sztejer, syn kontradmirała marynarki wojennej sprzed wojny. Później zaproponowali mu służbę na podobnym stanowisku w PRL-u. To syn nie chciał wychodzić na widzenia do ojca. I nie miał jakichś ciepłych swetrów, coś, to myśmy go ratowali, bo ten Włodek siniały taki, trząsł się z tego zimna, a od ojca nic nie przyjął. No, z tych Wronek przewieźli mnie później do Strzelec, ale w tym czasie, jak się we Wronkach już poprawiło, tak jak myśmy mówili, że zdechł Stalin w 1953 roku. Wtedy dali nam płytkie talerzyki i drugie danie dostawaliśmy w niedzielę. To jedzenie było takie lepsze, już do spożycia. I takich najgorszych oddziałowych, którzy tak po nocach właśnie męczyli tych wywoływanych chłopców z celi. A to byli przeważnie ci, którzy byli na emigracji we Francji, ale byli zasypywani taką lekturą to komunistyczną, stąd z kraju, że tu jest tak wspaniale, takie życie się otwiera. I oni dali się nabrać, przyjechali tutaj do Polski, byli tymi oddziałowymi, najbardziej okrutni. No, do łaźni poprowadził, tam co dwa tygodnieśmy się myli. Człowiek się namydlił, a on mówi, koniec łaźni. A przed tym jeszcze zakręcił ciepłowodę. Albo na spacer wyprowadza. Ledwośmy wyszli, tam należało te 15 minut przynajmniej. Koniec spaceru. Do celi. Ale później właśnie po śmierci Stalina to ich na wieżyczki skierowali. A tu już byli tacy ludzcy ci oddziałowi. No i później mnie wwieźli do Strzelec. Jeszcze jedna sprawa, że tam rozbroiłem jakiegoś oficera. No ale tam już lat mi nie dodawali, bo wystarczyło to, co miałem, bo otrzymałem ostateczny wyrok 15 lat. I tak się nastawiłem. Pracowałem w wytwórni obuwia w tych Strzelcach Opolskich. Myślę sobie, jakoś tu dosiedzę. No i później niespodziewanie, po 4 latach wzywają mnie, że nie mam iść do roboty, chociaż poszedłem, bo miałem świeżo wykupioną wypiskę i miałem kolegę z partyzantki, takiego Tońka. Jego żona tam, jej się nie przelewało na wolności. Nie mogła mu przysłać tych pieniędzy na wypiskę. To myślę sobie, chociaż Tońkowi zaniosę. Tam na sztancowni pracował w tej fabryce obuwia. A z drugiej strony to nie wierzyłem trochę, że mam iść na wolność. No ale ostatecznie tak, błysnęli mi przed oczyma jakimś takim papierem, tylko zobaczyłem grubym drukiem klauzulę. Natychmiast zwolnić. No i powiedzieli mi, żebym się nie oglądał na dworzec i do Lublina, do domu. A na dworcu
Ja w pewnym momencie patrzę, a ludzie tak mnie obserwują. A ja tak, 6 kroków w jedną stronę i 6 kroków w drugą. Bo tyle mogliśmy kroków zrobić w tej naszej krótkiej celi, gdzie były pojedynki kiedyś. Tam Niemcy jak wybudowali to więzienie, to były cele pojedyncze, a później nas przynajmniej 4 siedziało. No i wracam do domu, no to już wolny, szukam pracy. Właściwie wtedy o pracę to nie było tak trudno, ale nie przyznawałem się, że byłem w więzieniu. No ale ile? 3 miesiące popracuję, wypowiedzenie pracy, bo już z rejestru skazanych przychodziła informacja, że figuruję w tym rejestrze. Także przez 10 lat to byłem pozbawiony praw honorowych i obywatelskich i tak co 3 miesiące zmieniałem. Najśmieszniej było, jak znalazłem pracę w operetce lubelskiej. Kolega zresztą, partyzant, mi tam znalazł to miejsce. I po tych 3 miesiącach woła mnie dyrektor do siebie, dyrektor operetki. No jako zaopatrzeniowiec pracowałem. Tam te cekiny do strojów tych aktorek, tam artystek kupowałem to, inne takie podobne rzeczy. I on mówi, pan siedział w więzieniu, ale od razu sam dodaje, ale politycznie. Ja mówię, tak jest, oczywiście. A kto pana tam oskarżał? Jaki prokurator? No w tej chwili to mi jego nazwisko wyleciało z głowy. Ja mówię, ten i ten. A co to za człowiek? Ja mówię, to taki łobuz, że jeżeli jeszcze żyje, to szkoda, że go nasza kochana, piękna, polska ziemia żywi i nosi, że daje mu po sobie chodzić. No dziękuję, poszedłem na drugi dzień wypowiedzenie. Spotykam tego kolegę, on się pyta, czy pracuje. Ja już mówię, nie, mam wypowiedzenie. A w jakich okolicznościach? Ja opowiadam. O, zapomniałem ci powiedzieć, że ten prokurator to zięć tego dyrektora. No i tak się różnie składało, aż w końcu dostałem się do pionu chłopskiego, do tego CRS-u. I pracę, nie myślałem o takiej, znalazłem w piekarstwie, w cukiernictwie. Później wyzwalałem czeladników, mistrzów. Pokochałem nawet to piekarstwo i dzisiaj tam jak zobaczę, że chleb nie w porządku w Lublinie, tam gdzie kupuję, za telefon od razu i dzwonię. Mówię, tamście dobrze nie oczyścili dzież i tu pucle są w chlebie. Albo tam inny jakiś błąd. Z miejsca się poprawia i dziękują mi za te uwagi. No, przeżyłem do tych już prawie 92 lat. Czuję ogromną wdzięczność do pani doktor Kurek, że wydobyła nas z tego niebytu, że 5 tomów relacji ułożyła, które składali koledzy. Wielu ich nie żyje już, ale pozostała ta piękna pamięć. Album pani Ewa stworzyła z tych zdjęć, które się zachowały. No, wyreżyserowała parę dokumentalnych filmów z nami. No jest nasza taka mateczko tych biednych partyzantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Muszę państwu powiedzieć jednocześnie, panie Morwa, że opowiedzieć historię, jak mi się ta przygoda zdarzyła. Gdyby nie pan Morwa, to ja bym słowa
o Zaporczykach też nie napisała, bo proszę Państwa, w 92 roku, w 91, 92 już byłam zdecydowana, muszę pisać o tych Zaporczykach, bo to wychodziło po prostu od ludzi. Ale to w pracy historyka zawsze mówię, praca historyka to są puzzle. One się muszą układać. I tu mi nie pasowało, tu zbierałam relacje, coś ściemniają. W końcu już pomyślałam sobie, nie wiem co to będzie. Jeden z nieżyjących już żołnierzy, zresztą mój też ukochany gitarka i pana też, najmłodszy, do mnie przyjeżdża i panie Wuniu, pani przyjedzie, bo moja żona zrobiła pierogi, a ja lubię pierogi. Przyjeżdżam na pierogi, ale ta żona gitarki mówi, panie, bo panowie czekają w pokoju. I to była bardzo piękna scena, poubierani elegancko. No i tu właśnie oświadczenie, bo tu nawet mówiąc, opowiadając państwu swoje dzieje, pan Morwa powiedział, że przy Zaporze no, pełnił rolę takiej dwójki wywiadu. Pilnował, żeby żaden ubek się nie dostał, żeby nikt do oddziału się nie przedostał niepożądany. Więc taki śledczy, prawa ręka Zapory w tych bezpieczeństwie. No więc pan Morwa przeprowadził śledztwo i to pamiętam, ma pana w mundurze stanął, wstał i powiedział, no więc pani, bo myśmy tu, to znaczy mając na myśli siebie na pewno, przeprowadzili śledztwo. Pani napisała dwie książki o Żydach, z takim trudnym tematem sobie pani poradziła, to zdecydowaliśmy, że dziś kończymy konspirację i od dziś mówimy pani prawdę. I to był jesień 94 roku, no i dopiero właśnie Zaporczycy zaczęli mówić tak, jak było i te puzzle zaczęły się układać. Pamiętam, wkrótce potem przyjechał, nie wiem, pani Morwa, u pana w mieszkaniu, Tęcza. Tęcza, który ukrywał się do 60 roku, mieszka w Lubinie na Śląsku. No i Tęcza w pokoju u pana Morwy w mieszkaniu, ja tą relację spisuję i słyszę, że ściemnia. Zawołałam pana Morwę. Pan Morwa się roześmiał, mówi, ten czas, skończona konspiracja. Mów pan Jewie tak, jak było. No więc gdyby śledczy i szef bezpieczeństwa nie zdecydował w 94 roku, że trzeba mi zaufać, to ja bym nic nie napisała. Także proszę Państwa, bardzo proszę o pytania teraz, jeśli są jakieś. I pan Morwa, jeśli będzie trzeba, to ja też jestem do dyspozycji Państwa. Proszę Państwa, tu jest mikrofon. Będziemy halo, przepraszam. Będziemy dawać mikrofon. Jeszcze prosimy o Zaporze. Jeszcze trochę. O Zaporze, o samym Zaporze. To może pan Morwa już mówił godzinę czy półtorej. To... Nie wiem, ale nie chodzi o końcowe jego... Książkę pani. To w książce jest wszystko napisane, proszę pani, w relacjach. No ale cóż za pora, bo może tak, sanitariuszka Krysia, która zmarła 4 lata temu, powiedziała to, co wszyscy Zaporczycy, pan Morwa potwierdzi. I oni wszyscy 50 lat byli nazywani bandytami, tak jak pan Morwa opowiada swoje losy w więzieniu i nawet jak wyszli z więzienia, to byli bandytami do lat 90. nawet. W 90-91 roku jeszcze pisano o nich bandyci. I tą największą troską Zapory młodego chłopaka było, czy ktoś będzie o nich pamiętał, że walczyli o Polskę i nie byli bandytami. I to jest takie, nawet jechaliśmy teraz do Lublina i rozmawialiśmy z panem Morwą, to jest nasze wspólne zwycięstwo i Zaporczyków, i mieszkańców Lubelszczyzny, i nieskromnie powiem moje. Że 20 lat temu oni zdecydowali przerwać konspirację i powiedzieć mi wszystko. I ja zdecydowałam o tym napisać. I to jest taka wygrana bitwa o pamięć. Nawet to, że jesteśmy dziś tutaj, że świętujemy Dzień Żołnierzy Wyklętych, to jest ta, proszę pani, taka pamięć, zwycięstwo nas wszystkich Polaków i zwycięstwo Zapory za grobu. To jest zwycięstwo. Dlaczego komuniści zakopali ich na Łączce, tak strasznie pomordowali? Bo pamięć o nich miała przepaść na wieki.
wzorcami osobowymi dla następnych Polaków miał być właśnie Jaruzelski wspomniany przez pana, jacyś mazowieccy, jakieś nie wiadomo dziwne postacie. A oni mieli przepaść. I to jest to zwycięstwo, że z zagrobu ten zapora młody chłopak wychodzi i o nim się pamięta. I Łupaszko, i Inka, i Krysia, sanitariuszka Krysia. W zeszłym roku spotkanie mieliśmy tutaj z panią. Proszę? Proszę? Nie, nie. Do pana cały czas. W zeszłym roku na spotkaniu był pan kowboj, była młoda dziewczyna, studentka, która napisała wiersz o sanitariuszce Krysie. Krysi. To są młodzi ludzie i oni, ci ludzie, pan Morwa i jego koledzy, i Zaporczycy, i ludzie, i wszystkie Inki tego okresu są wzorcami osobowymi, proszę państwa, przede wszystkim dla ludzi młodych, dla tych naszych dzieci, wnuków, nie tamci, tylko ci. To jest zwycięstwo zagrobu i wielkie święto, powiedziałabym, przede wszystkim prawdy. Zwycięstwo prawdy nad fałszem. Czy ktoś z państwa? Może jakieś pytania? Ja podam mikrofon. Jeszcze prosimy, żeby pan coś dodał o ostatnich dniach zapory. No ostatnie dni zapory, proszę pani, to pan Morwa, tak jak powiedział, miał ale pan Morwa jest zmęczony. Może pani... Ostatnie dni pana zapory, pan Morwa nie jest świadkiem, ponieważ miał uciekać i trafić na łączkę razem z zaporą, ale była burza i nie poszedł i dlatego żyje. Ostatnie dni nie był z zaporą po prostu, bo ostatnie dwa lata, nie, prawie dwa lata, półtora roku zapora spędził w więzieniu w katowniach UB, także to trudno pytać pana. Ale mogę coś dodać. Że obserwowałem komendanta w tym 1946 roku, gdzie olbrzymie tam ilości KBW na Lubelszczyźnie nas tam próbowało wytropić. Czołgami jeździli po polach, gdzie tylko mogli, że zapora, no rzeczywiście już czuł się taki osłabiony z powodu tej wielkiej odpowiedzialności. On zawsze pamiętał, że powinien jakoś wyprowadzić nas z tego nieszczęścia tej drugiej partyzantki i tej ciągłej walki, tej poniewierki. I później no, wykorzystał, zaoferowano to możliwość przejścia za granicę, gdzie no była zdrada, jakaś zdrada, ale komendant właśnie tak już zmęczony tą odpowiedzialnością i obawą tych wszystkich żołnierzy, no zgodził się na to ujawnienie, a później z kolei na własny wyjazd. Już był przemęczony tym wszystkim. I zdał się tak na los, załatwiajcie, aby było dobrze. A to nie wyszło dobrze. Ja chciałabym, no przede wszystkim wielki szacunek tutaj dla pana. Ogromny szacunek oczywiście dla pana, no, wzruszająca w ogóle opowieść, ale chciałam spytać, czy w jaki sposób przez państwo polskie, bo ja też mam tam w rodzinie, ale to już inna sprawa, czy byliście państwo jakoś zrehabilitowani przez już te nasze władze współczesne i czy próbowano, czy próbowaliście tych waszych katów, morderców oskarżyć? Bo wiemy, że był proces Humera, jakiś kilka jeszcze innych, ale w zasadzie oni nie odpowiadali, ale
tutaj żyjecie, panowie, pamiętacie, czy pamiętacie nazwiska tych waszych prześladowców, katów, czy, nie, czy oni w ogóle kiedyś odpowiedzą za to, czy jakoś, nie wiem, jakaś zbiorowa, bo to jest, to właśnie jest bardzo bolesne, że żyjemy, prawda, tyle lat już po tych tragediach, a nikt za to nie odpowiedział. To jest takie bulwersujące dla mnie też. Tak, te procesy rehabilitacyjne, to się odbyły. Ja tam byłem zrehabilitowany, uznany, że walczyłem dla dobra Polski. Tak samo brałem udział jako świadek w procesie rehabilitacyjnym Zapory, bo tam była trudność. Skład sądowy nie chciał, tutaj w Warszawie to się odbywało, nie chciał zrehabilitować Zapory, bo mówi, był taki przypadek, że Zapora strzelał do kobiet i dzieci. Ja się domyśliłem, o co tam chodzi, bo to UB wykorzystywało wszystkie wydarzenia, żeby w jak najgorszym świetle przedstawić nas, partyzantów i naszego dowódcy. I wyciągnąłem rękę tak na pół sali prawie, że ja mogę coś powiedzieć na ten temat. O co chodziło? Jak już państwu wspomniałem, ten gospodarz, gdzie brat dopominał się o otwarcie kwatery dla wojska i wyszedł, zabił brata, to wyskoczył później, wydarł tam jakiś strzeszak, bo był dom pokryty strzechą. Koledzy już otworzyli ogień, po tym domu to się paliło. I on na oczach tych żołnierzy, zobaczyli go, że wydostał się na ten dach, skoczył, tam był zaraz wąwóz i uciekł. Natomiast dom się pali, została kobieta, matka, kilkorka dzieci. I ja mówię, to nie tak jak UB twierdziło, że Zapora strzelał do tej kobiety i do tych dzieci, bo ona była ranna w nogę. W czasie tej strzelaniny, bo jak zabili kolegę, no to koledzy otworzyli ogień od razu po domu, że tam jest zagrożenie. I ona gdzieś tam w nogę została ranna, ale Zapora krzyczał, żeby wychodzili z tego palącego domu. Wstrzymał ostrzał, bo już widział, że tamten uciekł. I nie tylko ratował ludzi, ale kazał im spuszczać z uwięzi psy, konie, krowy, żeby nawet zwierzęta tam nie padły. No i wtedy sąd uznał i pamiętam wzruszająco taką scenę. My, świadkowie, podeszliśmy do tych stołów sędziowskich, no i później było takie wzajemne ściskanie się, łzy nawet. I tak Zapora został zrehabilitowany w maju 1994 roku, a zamordowany był w 1949. Ile lat? Ale te ich rehabilitacje, ja wiem, to różnie to wyglądało, bo na przykład w ramach tych, po tych rehabilitacjach, ja kiedyś zostałem zaproszony do Sejmu tutaj w Warszawie, no i wtedy zaczęto mówić o naszej działalności w takich superlatywach, że gdyby nie my, to nie byłoby później Solidarności, nie byłoby III Rzeczypospolitej, tylko by była 17 Republika. Ale za parę dni już, jak wróciłem do domu, do Lublina, słyszę wypowiedzi Longina Pastusiaka, który odczci nas wtedy, jakowców. Odwracał całą sytuację. Także to różnie. No są jeszcze wielu ludzi, co nie może na nas patrzeć, ale związani z dobrymi posadami i jakoś tam jeszcze prosperują i mogą tylko krzywo na nas teraz patrzeć, już nam nic nie zrobią, tym bardziej, że masa
kolegów już nie żyje. Czy wyczerpująco odpowiedziałem? Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę do mikrofonu, bo pytania też się nagrywają. Ja mam do pana, ponieważ ja znam, ja pochodzę z Kraśnika, to ja znam. Chciałem się zapytać, czy pan miał kontakt z księdzem Scipio del Campo w Kraśniku? Z jakim księdzem? Scipio del Campo. Aj, no jak uczęszczałem do gimnazjum Włoch, Scipio del Campo, prałat. Ja kiedyś byłem u niego jako delegacja z gospodynią klasy, bo byłem gospodarzem i wtedy poczęstował nas przewspaniałymi owocami, jakimiś słodyczami, których nie znałem nawet, że takie istnieją. Znałem jego, później znałem naszego katecheta, później katechetę późniejszego księdza Płatka. No wiem o losie księdza Zielińskiego z małego kościółka, że został zamordowany. Kraśnikiem żyje do dzisiaj. To było piękne społeczeństwo. Jerzy Lisik, no nie, tych ludzi była ogromna ilość skazywanych na karę śmierci. Bardzo proszę, już podaję mikrofon. Nie. Tak, bo nie dosłyszałby. Czy oddział Zapory współpracował albo miał kontakt z oddziałem Jędrusiów, którzy operowali na Rzeszowszczyźnie. Andrzej Jasiński był dowódcą, zabity był w zasadce. To był jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich. Tak, więc wiem o istnieniu Jędrusiów. Wspaniałe ich działanie. I to było na tym terenie, tam skąd pochodził Zapora. Tak. Z tym, że bezpośredniego kontaktu w okresie naszego wojowania tośmy nie mieli. Natomiast jakśmy poszli w 1946 roku za San, dwa miesiąceśmy tam przebywali, to Zapora wtedy był już dowódcą zgrupowania oddziałów WiN-u. To podporządkowali się nam dowódcy oddziałów Lis, Wojciech Lis, z Mielca on chyba, i Rusinek, jakśmy go nazywali, ale jego właściwie nazwisko Rusin Aleksander, pseudonim Olek. To taki mieliśmy kontakt z tamtym terenem, gdzie działali Jędrusie. I tam ludność uznała nas za jakichś tam skoczków desantowych, bo co raz spotykaliśmy się z grupami sowieckimi z Nowej Dęby, udawało nam się, że myśmy lali Sowietów, a nie oni nas. I tam dwa miesiąceśmy przebywali. Ja mam takie pytanie. Pan powiedział, że pan dostał wyrok kary śmierci. Ilu jeszcze jest, tak jak pan, żyjących w Polsce z takim wyrokiem? Czy pan wie? Tego nie wiem. No a jak powiedziałem, później średnio mi tak wyliczyli. No i dzięki temu, że się ujawniłem, to już nie mogli mnie uśmiercić w 1951 roku. Bo jak byłem tam, się popadł w 1945 czy którymś, no to byłby koniec. A zresztą ja byłem wtedy, no wtedy jeszcze nie, jak dawali wyrok. Ale później, tak trochę może mieli wzgląd, że chorowałem na gruźlicę płuc. Poważnie byłem zaangażowany w tej chorobie. A tak to nie wiem, gdzieś są wykazy. Ja się tam spotykałem, ilu było tych ludzi na karę śmierci, a dużo się teraz mówi o tych, gdzie te wyroki były wykonane. No między innymi tak jak na Zaporze i jego grupie. Nie żałowali sobie. Ile mogli, zresztą wykonywali polecenie Stalina, który kazał AK-owców unicestwić. Bo wiedział, że jak my walczyliśmy ofiarnie przeciwko Niemcom, to tak samo obrócimy się przeciwko nim, jak zorientowaliśmy się,
że zaprowadzają nową okupację. Czy może jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Bardzo proszę. Ja może zanim dojdę z mikrofonem, to zadam prowokacyjne pytanie. Słyszeliśmy, że na Lubelszczyźnie jeszcze sporo broni zostało zakopanej. Czy to prawda? Że na Lubelszczyźnie jest jeszcze sporo broni przechowywanej. No nie wiem. Ja co miałem, to przy ujawnieniu zaniosłem. Bo spodziewałem się, że wiedzą ludzie, nawet i tacy, co nie powinni wiedzieć, jaką broń miałem, więc zaniosłem z tym, że wystrzelałem przed tym całą amunicję i wiedziałem o takiego masa pięknego zaniosłem. To mniej więcej podobny do Wisa w wyważeniu, tylko delikatniejszy i kaliber mniejszy, to mi go ogromnie było żal. Ale zaniosłem i później o broni nie myślałem. Ale stary partyzant to ja mam w domu. I pistolet taki na śruty i tarczę zakładam coraz tam. I jeszcze patrzę, czy oko działa. No mam jedyne oko, drugie na żółtą plamkę wysiadło. I mam karabinek też taki do strzelnictwa. To mam, no ale to jest bez pozwolenia. A ja Państwu dopowiem to pytanie. Panie Morwa, pamięta Pan, jak kręciliśmy film, który Państwo może na koniec, ci, którzy będą mieli cierpliwość, obejrzą. Wymyśliłam ostatnią scenę przy ognisku partyzanckim. To niedaleko mojego domu się odbywało. Rozpaliliśmy ognisko i Zaporczycy najpierw u mnie w domu, w dużym pokoju, może ze 30 was było, trenowali odśpiewanie Marszu Zaporczyków. A potem jak przyszło, już telewizory grały, czyli wtedy to jeszcze były kamery bety, nie dało się nic cofnąć. Jak przyszło do ostatniej zwrotki, która brzmi za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew, zapłaci za porę piechota, to partyzanci zaczęli strzelać. Na pewno Tygrys miał broń i któryś jeszcze już nie pamiętam. Ja się przyznam, zdenerwowałam, a w mojej wsi podlubelskiej w Zębożycach do dziś opowiadają, że jak pani Ewa filmy kręciła o Zaporczykach, to strzelali. No, drugi, jest taki też film, zrobiłam o nim. Olek, nie żyje od kilku lat, zmarł w wieku, nie wiem, 95-6. Olek dożył coś takiego. On działał pod Mielcem. Pan Morwa znał go osobiście i go namierzył w 1946 roku. No i pan Olek ukrywał się do 1956 roku. I też jak opowiadali o nim, że nie rozstaje się z bronią. Właśnie jak kręciliśmy ten film w miejscu, gdzie tam upadła V2, bo on zdobył paliwo do V2. Zostaliśmy sami, pan Olek był w mundurze. I ja mówię, panie Olku, jak to jest? Mówią, że pan się nie rozstaje z bronią. A on tak obejrzał się, nie ma nikogo, sięgnął do kieszeni. Mówi, panie Ewuniu, no bez broni to nijak. No i następna rzecz, to ja nie ujawniam, ale wielu partyzantów przychodziło do mnie, że oni mnie tę broń oddadzą. Jeden z Podlubartowa, może rok temu, dwa, nie przyjmowałam, bo cóż ja z tym będę robić. Ale też zaskoczenie, zanim jeszcze daleko było do mojego tematu Zaporczyków, rok 77 zaczęliśmy, znaczy ja wtedy, ja dołączyłam do spotkań w 82 roku, trzecim, ale moi koledzy, to pierwsze podziemne pismo, spotkanie, wychodziło pod Lublinem i to kręcili moi koledzy, kręcili, no po prostu dotarł do nas pierwszy powiela, czyli pojechali chłopcy kręcić na wieś podlubelską, powielaczem pierwsze spotkania. W stronę Biłgoraja, no, na jakąś wieś, no i wiadomo, że trzeba ten, że w nocy będą odbijać ten numer spotkań. A wszyscy byli, jeden był z Sanoka, jeden ze Szczecina, bo to studenci KUL-u, więc to z całej Polski. I u tego chłopa, u którego byli, chłop pyta się, czy coś jeszcze, i mój nieżyjący kolega Jasiek Stepek mówi, no wie pan co, no nie, już wszystko mamy, przydałaby się tylko jakaś
ochronę. I właściciel tego domu, chłop, zniknął, wraca po kilku minutach z sąsiadem. Czapki w rękach kręcą i pytają Janka Stepka. Mówi, proszę pana, a ta obstawa to z bronią czy bez? Oni zdębieli, bo nikt nie wiedział wtedy o Zaporczykach poza Lubelszczyzną. Mówi, powariowaliście panowie, no Zagierka, gdyby ich złapali, no to zabraliby powielacz. UB, SB by zabrało powielacz, samochód może i papier, ale do więzienia się nie szło, więc im się włosy zjeżyły, wrócili do Lublina, mówią, to tu na Lubelszczyźnie tacy wariaci chcieli obstawę z bronią nam robić. Nikt z nas nie rozumiał, o co chodzi. A tak naprawdę to pod wieloma strzechami na Lubelszczyźnie, tak sądząc to, co drugi, trzeci dom, jakaś broń tam jest. W zeszłym roku, nie, dwa lata temu, z Chicago zadzwonił do mnie człowiek koło 40, że przyjeżdża do Lublina i że jak wyjeżdżał na emigrację, to dziadek mu przekazał, że tam w rogu stodoły, jak się wyjmie trzy cegły, to jest mapnik zapory. No i spotkał się ze mną ten człowiek, ja mu powiedziałam, żeby do IPN-u zaniósł. No i tak sobie pomyślałam, że dziadek przekazał, gdzie mapnik. I on ten mapnik przyniósł, ale dziadek pewnie pokazał też, gdzie tam leży Gibera. No. Więc jak dobrze zakonserwowana, to jeszcze strzela. A u pana też w Popkowicach przecież bracia schowali broń. Jak pan w 45 przyszedł, to też była gdzieś pod strzechą schowana, czy gdzieś. A nie, oni wzięli już tę broń, chyba, o ile pamiętam. Ano, to tak. Z wojska przyjechałem zobaczyć, co się z rodziną dzieje, to pomyślałem, że znaleźli ten LKM, a był schowany tak między deskami nad obórko. No i ja tam wyszedłem, odkryłem, patrzę się, zapasowa chłodnica została. O, to nie, to wzięli bracia, oni już się kryli. No i tak było i służył później dobrze ten LKM. Czy jeszcze pytania do pana Morwy jakieś są? Dzień dobry pana, czy tym razem chciałbym bardzo podziękować za to wystąpienie. Ja jestem nauczycielem historii, no więc ja mam może takie spojrzenie też bardziej ogólne. Mianowicie jestem po lekturze również rzeczy, które dotyczą XIX wieku. Mianowicie tutaj mnie zainteresował pana taki lekko tylko poruszony wątek chłopów, stosunku chłopów tuż po tym wyzwoleniu w cudzysłowie, prawda, kiedy mówił pan o tym, jak ten oddział spotykał się już z taką rezerwą ze strony chłopów. To nie byli ci, którzy kiedyś, tak jak pan wspomniał, w okresie okupacji potrafili wspomagać, byliście po prostu bardziej ufni do nich, a tu już zaczęły być te elementy takiego wzajemnego się szachowania, no i tego ogłupienia, które nastąpiło z racji tej reformy rolnej, bo tu chodziło o te sprawy, żeby przeciągnąć chłopów w sensie politycznym, prawda, na stronę władzy ludowej. Mówię historycznie w tym sensie, że ja jestem po lekturze takich wspomnień z okresu po powstaniu styczniowym, gdzie też istniała podobna sytuacja, kiedy to powstańcy spotykali się właśnie z taką, no nie tylko rezerwą, ale często wrogością ze strony chłopów. No najbardziej chyba znana to jest taka epicka narracja wszystkim nam znana, mianowicie w jednej rzece Żeromskiego. Chciałbym, żeby pan może spróbował ten wątek bardziej, może szerzej omówić, bo znamy sytuację, jak Żydzi traktowali wkroczenie wojsk sowieckich, prawda? Bramy triumfalne stawiali i tak dalej. Natomiast ten element właśnie chłopów po wojnie, czyli kiedy władza ludowa przejmowała władzę na ziemiach polskich, jest raczej mało omawiany. Ja na przykład się rzadko spotykam z tą kwestią. Jak to wy, Zaporczycy, żeście tam tę sprawę szerzej widzieli i może więcej, kilka takich relacji. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, bo pytanie historyka odpowiem jako historyk za zgodą pana Morwy. To nie jest już sytuacja, proszę pana, XIX wieku. Jeśli mówimy o Zaporczykach, ja nie chciałam tutaj robić państwu wykładu, dlatego że macie państwo pana Morwę i on jest najważniejszy. Trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście pan Morwa ma rację, że
okupacja sowiecka to już nie była niemiecka. Za Sowietów, jeśli każdy chłop, który ukryłby pana Morwę, jakiegoś zaporczyka czy zaporę, płacił życiem, chałupą, krową, całym dobytkiem, łącznie z wyrwanym, to nie było tak jak za Niemców. Więc ta rezerwa chłopów wynikała z tego, że oni się już potwornie bali, ale jednocześnie nie była to sytuacja z XIX wieku, dlatego że chłopi w II wojnie światowej ponosili, ja nawet mówię to na podstawie badań, można powiedzieć, że nastąpiło takie uszlachcenie chłopców. Cały ciężar walki, szczególnie z komunistami, to był ciężar chłopów. Na 1997 nazwisk, które ustaliłam, żołnierzy zapory, wśród tych prawie 1000 nazwisk było tylko dwóch ziemian. 78% żołnierzy zapory i Armii Krajowej na Lubelszczyźnie, była to 1/5 całej Krajowej Armii Krajowej, 78% to byli chłopi, 12% robotnicy, parę procent inteligencji i na 1000 nazwisk żołnierzy zapory jest dwóch ziemian, powtarzam jeszcze raz. Czyli ciężar walki spadał na chłopów. Na Lubelszczyźnie nie ma lasów. To te chłopskie chałupy były dla nich lasem. Chłopi się bali, byli ostrożni, oczywiście, ale bez chłopów oni nie dotrwaliby do 1947 roku, a Lalek dotrwał do 1963. Więc to nie jest, nie ma porównania. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że sytuacja tych żołnierzy niezłomnych, wyklętych, była porównywalna do sytuacji Żydów między rokiem 1942 a 1945. Bo na wałach tam ci ludzie, którzy was przygarnęli, spalili chałupę, ich zamordowali, małżeństwo wyleciało mi w tej chwili z głowy, nazwisko. To była taka cena, oni byli naprawdę wyklęci przez komunistów i przyjęcie ich pod dach, danie im jedzenia, po prostu równało się, to było ryzyko życia. I tu jednak chwała, że nigdy Zaporze nikt kwatery nie odmówił. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że na wieś całą nazywaną przez UB również Londynem wystarczyło dwóch kapusiów, wie pan? 100 chłopów chroniło zaporczyków, a wystarczyło dwóch. Na jedną wieś, tak jak pana brata zabili, tego Janusza zabił chłop, który był w UB. A teraz to ciekawe, że z reformy rolnej kto dostawał ziemię? Dostawali zwykle nawet albo bardzo biedni chłopi, albo fornale, czyli ci, którzy byli przy dworze, tak jak pan Morwa powiedział, pasali świnie. Oni korzystali z reformy, bo uczciwy rolnik nie chciał ziemi dziedzica, bo chłopi mają to poczucie wartości. Więc to jest inna sytuacja, aczkolwiek pan Morwa oczywiście powiedział prawdę, że ludzie już nie byli tacy wyrywni. Zastanowili się 100 razy, zanim pomogli i zanim byli niechętni, bo wiedzieli, że to jest, w tym oddziale jest syn kuma, syn sąsiada, ukrywali ich, ale ryzykowali wszystkim. Każdy z nas by też się 100 razy zastanowił. Ale jednocześnie ten Olek, o którym wspomniałam, który do śmierci w kieszeni nosił broń, jego powiat mielecki ukrywał do 1956 roku. Powiat, nie jedna wieś. I Olek mówi w relacji, że przetrwał dzięki żonie oczywiście, ale dzięki ludziom. Było spośród tego chłopstwa, było tam, on z nazwiska nawet podaje 10 czy 15 w UB, ale reszta wsi mówiła: Olek, Olek, chowaj się, bo w sąsiedniej wsi jest UB. Także jeśli pan, panie Morwa, chce uzupełnić mnie, bardzo proszę. No cóż, tak jak myśmy byli już zmęczeni tą walką, tym ukrywaniem, w tym takim odkrytym terenie, jak tu pani Ewa wspomniała, bo tam lasów mało i to się tak mówiło, partyzanci leśni. Ach,
a myśmy przeważnie tam po stodołach gdzieś siedzieli, w domach czasem. No przyszedł sąsiad, na przykład zapędził się, a my jesteśmy, cichutko siedzimy na kwaterze. No to został zatrzymany, bo nie wierzyliśmy. Z czasem wszyscy byli zmęczeni, ci chłopi. Może jak raz tam się gdzieś wygada. No to długo nie przychodzi, to przyszła żona za nim. I tak się cała rodzinka znalazła. Ale później mówią, no tak panowie, ale tam krową wymiona popękają. Albo głodne świnki są. No to któryś partyzan tu bierał kożuch, jak to było w zimie, czy coś lżejszy, jakiś ubiór. Gospodarza, tylko krótko broń i szedł. Dopilnował tego obrządku i później z powrotem wracali i dopiero wieczorem ci ludzie byli puszczani. Ale rozumieli z tym, że 46 rok na 47 to już były straszne warunki i nie dziwię się tym ludziom, że bali się, że nieraz przyszło się na kwaterę, wtedy na grupkiśmy się podzielili. To oj Panie, a może tam u kogoś innego. Już były te takie wielkie obawy. I dochodziło nawet do tego, że na przykład mróz, 28 czy 30 stopni, a ja byłem gdzieś tam w pojedynkę, to nawet chłopu się nie zameldowałem. Cichutko jakoś koło psów przeszedłem, że mnie nie słyszały, bo one też się schowały przed mrozem. Właziłem do stodoły, szukałem tylko miękkiego jakiegoś zboża, na przykład owsa, a nie tamtego kłującego jęczmienia czy pszenicy, czy siana. Wbijałem się pionowo. To taka była sztuka przetrwania. Pionowo w to siano czy ten owies i nie wolno było zatrzymać na sobie płaszcza czy kurtki, tylko bo człowiek drżał. Wtedy zmarł szybciej. Tylko ściągnęło się tą kurtkę, nałożyło na wierzch, na to moje kryjówko i wtedy tworzył się taki parasol tego ciepła wskutek mojego oddychania. No i jeszcze co, że musiały być obszerne buty, żeby nie było potrzeby uderzać nogą o nogę, bo przy mrozie 28 stopni to by było słyszalne na pół kilometra. A jak były buty luźniejsze, to się wtedy palcami tylko ruszało i człowiek nie zmarzł. Tak, także gdyby nie chłopi, gdyby nie wieś, to my nie moglibyśmy tak długo walczyć, utrzymywać się. I jeżeli były tam zdrady, to już jakiś musiał się znaleźć. Człowiek taki zdegenerowany, wyjątki. A ogół był przewspaniały. To byli nasi żywiciele i solidarni cały czas w tej walce wspólnie z nami. Proszę. Tak. Chciałem zapytać, jeżeli można, czy oddział zapory walczył w okolicach Sandomierza po drugiej stronie Sanu? Ponieważ wiem, że sporo ludzi z UB to byli również Ukraińcy. Czy na ten temat mógłby pan coś powiedzieć? Jeśli mogę, to już ja odpowiem. Jeśli chodzi o teren podległy Zaporze, już za Sowietów, za drugiej konspiracji, jak partyzanci mówią, to tam podlegał właśnie tylko oddział Olka, o którym wspomniałam. To są Lasy Mieleckie. Sandomierz, struktury tam, podziemie, żołnierzy już niezłomnych, wyklętych, Zaporze nie podlegały. Tylko właśnie Mielec na południe w stronę Dębicy, tam są takie dość duże lasy i oddział Olka od 1946 roku do końca konspiracji podlegał Zaporze. Ja, proszę Państwa, chciałabym może w tej chwili powiedzieć, że
Są wspomnienia pana Morwy i można kupić i pan Morwa podpisze. To jest książka napisana przez pana Morwę, gdzie wszystkie te jego dzieje, o których tutaj fragmentarycznie opowiadał, są przedstawione. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no jestem to winna państwu osobiście, bo dziś w radiu wnet, jeśli ktoś z państwa słuchał, to mówiłam o ostatniej mojej książce. To jest książka Rosji rozumem nie pojmiesz. Książka napisana pospołu z inspiracji również Zaporczyków, ponieważ doświadczyli sowieckiej okupacji. I książka z inspiracji napisana, zmobilizowała mnie do napisania tej książki świętej pamięci Barbara Chojnacka z roku z Solidarnych 2010, która 4 lata temu, jak odbywał się pierwszy dzień Żołnierzy Wyklętych, miałam w paście taki wykład i pokazywałam film. Podeszła do mnie właśnie pani Barbara Chojnacka, żeby coś dla nich napisać. Powiedziałam, że już o partyzantach napisałam i napisałam szkice tej książki. W tej chwili od 2 tygodni książka już jest i zachęcam państwa. Tu jest odpowiedź na wiele, wiele spraw, jeśli chodzi o tego naszego największego wroga na wschodzie od 500 lat, tego samego zwariowaną Rosję, mówiąc tak bardzo łagodnie. No i oczywiście pozostaje temat żydowski, o którym dziś mówiłam w radiu i bardzo pani Morwa przepraszam, ale słuchaczom obiecałam, że jeśli będą jakieś pytania, to króciutko zechcę państwu na nie odpowiedzieć w sprawach żydowskich, bo tam no parę rzeczy rzuciłam. Wiem, że to jest temat i uważam, że to jest bardzo ważny dla nas Polaków temat. Dlatego proszę państwa, że szczególnie młodym ludziom, ale wszystkim nam od 10-15, tak naprawdę to od 20 lat próbuje nam się, stosuje się wobec nas, społeczeństwa polskiego, taką wmówić pedagogikę wstydu. Mamy się wstydzić, mamy być tacy skundleni, że my Polacy coś zrobiliśmy źle. My wiele rzeczy oczywiście zrobiliśmy na przestrzeni 1000 lat, nie jesteśmy święci, mamy masę grzechów, jak każdy człowiek, tak i każdy cały naród, ale jeśli chodzi o II wojnę światową i zachowanie Polaków wobec Żydów, to naprawdę, proszę państwa, wyprostujmy się, możemy być dumni, bo oprócz niewielkiej grupki szmalcowników, która zresztą była karana przez państwo podziemne karą śmierci, to zapisaliśmy fantastyczną, najlepszą kartę w dziejach całej Europy, jeśli chodzi o ratowanie Żydów. Mimo że ta historia nasza, polsko-żydowska, była bardzo trudna, mimo że my Polacy mieliśmy prawo się wściekać, mieliśmy prawo być naprawdę antysemitami z powodu wielu rzeczy, to w czasie II wojny światowej zwyciężyła jednak ta chrześcijańska postawa. Nie wszyscy ratowali, ratowali ci, co mogli, ratował Kościół, ratowali odważni ludzie. Ale en bloc, jako państwo podziemne, jako Kościół, jako społeczeństwo, naprawdę mamy powody do dumy. Jeśli są jakieś pytania, to ja szybciutko jeszcze postaram się. Serii. Bardzo proszę panią. Ja chciałem jeszcze ze starej serii, pani doktor, dlatego że proszę. To były z poprzedniej serii, czyli o żołnierzach niezłomnych. Proszę mi powiedzieć, ponieważ państwo podziemne i jego władze były w Londynie, tutaj mieliśmy cichociemnych. Jaka była łączność między tymi obwodami? Gdyż na każdym obwodzie były jakieś tam, prawda, grupy walczących partyzantów. Jak istniały te łączności między tymi oddziałami? Czy była komunikacja o informacji przenikających między poszczególnymi grupami? Czy pani doktor coś wie? To znaczy, proszę państwa, to państwo podziemne istniało do 1944-1945 roku w mocnych strukturach, prawda? Ja na przykład badałam tylko Lubelszczyznę i mogę powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że przychodzi 1944 rok, w lipcu Sowieci wchodzą na Lubelszczyznę, 15 sierpnia dokładnie NKWD, SMIERSZ, jak pan Morwa wspomniał, rodzące się UB i MO rusza w teren, wyłapuje ludzi najpierw na Sybir. I to jest w teren i w mieście. I to jest bardzo ciekawe, bo państwo podziemne, struktury polskiego państwa podziemnego, w tym Armii Krajowej,
były, że tak powiem, ja to tak prywatnie nazywam, biurokratyczne i polowe, czyli była jakaś konspiracja miejska, z reguły biurokratyczna i polowe oddziały, wiejskie w tym wypadku właśnie. I co się dzieje? Jesień 1944 roku, przykład takiego miasteczka Bełżycy, takie partyzanckie miasteczko, że co 90% chałup to było waka. I NKWD robi łapankę na Sybir, wyłapuje 15-16 chłopaków i nigdy więcej żadnego chłopaka ani dziewczyny nie złapała na Sybir. Dlaczego? Ponieważ wszyscy prawie byli, to była śmieszna konspiracja. Do dziś na przykład na Lubelszczyźnie wiadomo, że wszyscy ludzie na wsi o wszystkich wiedzą. Wiedzieli, że Jasiek od Golemana jest u Rysia, a Władek od tego to chodzi pod Jemiołą, prawda? Jednocześnie te związki rodzinne, że tu jest mojego kuma syn, tu brata, tu wujka, tu szwagra. Co chłopi, ta partyzantka chłopska była nie do przebicia dla UB i NKWD. Dlatego, że po pierwszym w Bełżyce, wracając do Bełżyc, raz jeden z zaskoczenia wzięli 16 chłopaków. Następnego dnia Władek od Rysia spał już u szwagra w domu, a szwagra syn, który był u zapory, spał tutaj. Więc to UB i NKWD zgłupiało. Nie było nikogo pod skazanym adresem i tyle. Natomiast inaczej było z tą hierarchiczną, biurokratyczną częścią, ale wśród nich było też wielu dowódców, bo spośród 7 oddziałów Armii Krajowej w Inspektoracie Lublin, 5 dowódców pochodziło z miasta, więc jak weszli Sowieci, oni wrócili do miasta Lublin. I proszę Państwa, jesień 1944 roku to jest właściwie pogrom. NKWD z UB wyłapuje 5 dowódców oddziałów AK, wyłapuje kapitanów, całą strukturę. Wali się struktura okręgu lubelskiego absolutnie, dlatego że ci wszyscy ludzie, którzy konspirują w mieście, wpadają i giną na zamku. Ja tu w albumie pokazuję ich zdjęcia. To była tragedia. I to jest właśnie też odpowiedź na Pana pytanie, wieś i miasto. Ci chłopi naprawdę wykazali się instynktem niesamowitym, ale to też dlatego, że jak popatrzymy na oddziały, oddział Olka, tego, o którym wspomniałam w Mielcu, albo oddziały tutaj z rejonu Kraśnika, Urzędowa, gdzie pan Morwa pochodzi. To jak się spojrzy na nazwiska, to Surdackich jest chyba 12. Z Urzędowa, z sąsiedniej wsi, to wszystko jest tak, stryja, syn stryja, wujek stryja i tak dalej. I to się trzymało, to było nie do przebicia po prostu. Jak się trafił jeden kapuś we wsi, on mógł narobić szkody. Ale no, wsypał jednego drugiego, a potem dostawał kulkę w łeb i się sprawa kończyła. Także tak to wyglądało. Czy jeszcze coś? Ja chciałem zapytać o taką rzecz, no bo Lubelszczyzna prawie sama AK, Peterowców mało, a wygrywa tam Platforma. Niech nie pani powie. Ale na Lubelszczyźnie nie wygrywa Platforma, PiS wygrywa. W samym mieście. Wie pan, natomiast zawsze wybory są, wygrywa PiS jako województwo. Natomiast w mieście trudno mi odpowiedzieć. Mamy tego, ten z Platformy Żuk to nie jest taki, to może jest w miarę dobry prezydent. Nie wiem, ja tak się specjalnie nie. Ja mam jeszcze pytanie tutaj od pani o tłumaczenia na język angielski książek, pani doktor. Co można kupić poza granicami, głównie w strefie anglojęzycznej? Londyn, to było pytanie o Londyn, o Stany Zjednoczone. No więc, proszę państwa, jeśli chodzi, nie, dwie moje książki zostały przetłumaczone na angielski. Bo mam rodzinę w Anglii i chciałabym im podać kartkuły.
Niestety, ten, pierwsza książka o dzieciach żydowskich w klasztorach przetłumaczona w 1997 roku ukazała się w Nowym Jorku. Nakład jest wyczerpany, ale myślę, że będzie wznowienie w ciągu roku tej pozycji, bo jest poszukiwana. A druga książka jest, można przez internet zamówić. To jest wydawnictwo Bloomington, oni wysyłają przez internet, jak się zamówi, to wyślą też i do Anglii. Ale tytuł? To może po spotkaniu ja pani napiszę, czy dam swoją wizytówkę i pani przekaże wydawnictwo, ale też wydawnictwo jest, mi się zdaje, na z tyłu w książce tutaj chyba jest wydawnictwo podane. Wydawnictwo Uniwersy, to załatwimy już po spotkaniu. Ja pani to podam. Czy jeszcze jakieś pytania, proszę państwa, ponieważ tutaj mamy jeszcze następne wydarzenia. Dzień dobry, Michał Nowak. Ja miałem takie pytanie może do pana Morwy albo do pani, czy w czasie tych badań, wspomnień zaporczyków spotkała się pani z tematem oddziałów pozorowanych, tworzonych przez komunistów i UB i działających też na Lubelszczyźnie, bo to jest mało rozpoznany temat generalnie. No, na Lubelszczyźnie to pan Morwa sam, nawet jechaliśmy tu do Lublina i rozmawialiśmy o tym, że oczywiście bolszewicy tworzyli grupki. Jest opisana w aktach UB, przetrwała sytuacja, kiedy Wanda Bielak chyba się nazywała, tak? To jest dokument. Tak, kiedy Wanda Bielak, oficjalnie tam jakaś sprzątaczka czy coś, a faktycznie funkcjonariuszka UB, 25 lat ze wsi Turobin. Turobin był partyzancką wiochą, ale trafiła się Wanda Bielak, służyła w UB, jeździli w teren i to było jakieś wesele. W Piotrowicach chyba, w Skrzynicach, w stronę tam, no już nieważne jaka miejscowość, przyjeżdża, podaje się z grupą młodzieńców z UB i podają się jako oddział, jako żołnierze zapory. Jeden z tych młodzieńców jej towarzyszących podaje się, że jest Morwą od zapory. Kończy się to tak, że ta 25-letnia dziewczyna. I proszę państwa, tu znowu wchodzimy. Mówi się tak, Żydzi zrobili straszną rzecz. Byli ubowcami to, ale gdyby nie takie Wandy Bielak, to Żydzi nie daliby rady. Wanda Bielak strzela do komendanta AK, który się jej ujawnia. No bo przecież chłopakom od zapory, Morwie, to on powie, kim on jest, prawda? Ona go zastrzeliła. No, aresztowali tych żołnierzy AK z tej miejscowości Skrzynice, zapakowali do jakiegoś samochodu. No i to tu stała się, partyzanci byli lepsi po prostu, zastrzelili tą Bielak, uciekli. Więc to były oczywiście prowokacje, ale w samym oddziale zapory za to, żeby prowokacji nie było, no siedział szef dwójki zapory. I pan Morwa jest taki bardzo spokojny i do dziś taki, ale był groźny. Był groźny i czujny i groźny. I nikt się nie prześliznął. Nie było do zapory, w otoczenie zapory nie przedostał się żaden ubowiec. Nie było sytuacji. Po prostu ich się... Brawo pani. No dodam też, że nie prześliznął się za żaden historyk, który chciał głupoty napisać, bo mnie też przebadał. Także to, co powiedziałem, to jest charakterek. Lepiej z panem Morwą nie zaczynać. Proszę państwa, ja pozwolę sobie w imieniu całego Stowarzyszenia Solidarni 2010 uhonorować naszego wspaniałego dzisiejszego gościa, bohatera wydarzeń, które... Mamy za sobą szczęśliwie, ale dzięki jego dzisiejszemu świadectwu mogliśmy sobie to wszystko unaocznić i przeżyć w dwójnasób po lekturach książek. Chcemy wręczyć takie oto na pana ręce orły. Jeden dla pana, panie Morwa, jeśli mogę tak powiedzieć, z najserdeczniejszymi podziękowaniami za dzisiejszy wieczór, za to, że zechciał pan nas zaszczycić swoją obecnością, swoją opowieścią, a przede wszystkim tym wspaniałym życiorysem. Serdeczny Bóg zapłać za to. To jest Orzeł Solidarnych 2010 w koronie
taka pamiątka, która mamy nadzieję będzie dla Pana radością i wspomnieniem. Natomiast drugi chcemy przekazać poprzez ręce Pani dr Kurek na ręce gościa z ubiegłego roku, kowboja, tak, ponieważ wówczas jeszcze orłów nie mieliśmy. Także te dwa wędrują do Lublina dzisiaj. Bóg zapłać, jesteście kochani Polacy i czuję, że jedność w naszych sercach jest, skłania się do tej Polski, na którą czekamy, takiej prawdziwej, żeby nami rządzili ludzie przychylni narodowi. A już czas pokazał, kto dba tylko o siebie, kto nie broni honoru Polski, naruszanego często, szczególnie przez zagranicę. I oczekujemy na takich, którzy stworzą właściwe warunki. Pani Ewo, jakby nam się udało, to może zaśpiewamy Maszerujo cicho? Panie Morwa, ja tak fałszuję, to ja myślę, że zaśpiewajmy, film się kończy Marszem Zaporczyków odśpiewanym przez Was w roku 96. Ja myślę, że razem ze wszystkimi Zaporczykami, film, który Państwo zobaczycie spośród wszystkich Zaporczyków, którzy tam występują, żyje jeszcze tylko Pan Morwa. Wszyscy odeszli. A wtedy wszyscy bardzo pięknie śpiewali. To ja proponuję, żeby na koniec filmu wstaniemy i odśpiewamy razem ze wszystkimi. Dobrze, słusznie. Bo ja tak fałszuję, że nie mogę po prostu katować. No, nie wierzę trochę, ale...